Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam kilka sekretów nowej mapy i parę ciekawostek. Zanim zaczniemy z pełną parą z dzisiejszym filmikiem, to chciałbym wam dać znać, że z okazji świąt nasza ekipa youtuberów i HyperX zorganizowała dla was widzów konkurs na niemały zestaw gamingowy. Nagroda główna to uzbrojony w procesor Intela Laptop Nitro 5 od Acera z całym pakietem akcesoriów od HyperXa, co razem ma wartość ponad 5000 zł. Do tego zostaną wylosowane osoby, które otrzymają też niemałe bony do sklepu RTV Euro AGD, a więc jest o co brać udział. Aby to zrobić, wystarczy, że wejdziecie w link w opisie i dodajcie swoje zgłoszenia, za które otrzymujecie punkty. Im więcej punktów, tym większa szansa na wygraną. Pozostało jeszcze 8 dni do ogłoszenia wyników. Powodzenia! A przechodząc do głównego tematu tego filmiku, to doczekaliśmy się ogromnej aktualizacji. Wprowadziła ona sezon 7 i naturalnie zaszło bardzo dużo zmian. O wiele więcej niż to bywa w cotygodniowych aktualizacjach. Nowe biomi samoloty to nie wszystko. Jak zawsze, niektóre zmiany czy nowości nie doczekały się swojej zmianki w notkach aktualizacji. A w tym filmiku pokażę wam kilka z nich. Nowy zimowy biom jest przepełniony ciekawostkami dla graczy do odkrycia. Czy wiedzieliście, że zamek na Górze Lodowej to teraz najwyższy szczyt na mapie Battle Royale? To nie wszystko w temacie tajemniczego zamku. Niektórzy z was mogli się zawieść trochę na tym, że zamek to w sumie nie zamek, a tylko małe wieżyczki wystające ze śniegu. Tutaj mam dla was dobrą informację, ponieważ jest to dopiero początek kolejnego łańcucha zmian na mapie na żywo. Jeśli ustawicie tryje powtórki kamery w odpowiednim miejscu, to ujawni wam się kompletnie nowe, nieodkryte jeszcze pomieszczenie zamku, co oznacza, że Góra Lodowa będzie raz na jakiś czas się zmniejszać i odkrywać zamek w lodzie. Użytkownikowi Twittera Jabo i Maxi udało się ująć niektóre pomieszczenia i cały plac z paru innych miejsc. Jego zrzuty ekranu widzicie teraz w tle. To, że Góra Lodowa będzie się topić, to już pewność, co dodatkowo potwierdzają modele w plikach gry, których nazwy możemy przetłumaczyć na aktualizacja stanu Góry Lodowej. Wyglądają one następująco, co wiemy dzięki Storm na Twitterze. Poza tym, na biomie zimowym możemy też odwiedzić jaskinię Yeti na brzegu mapy. Zamrożony lepki lasek i spływanie słuczek, czy wielkie drewniane sanie, które zastąpiły wielkie drewniane krzesło. A jeśli mowa o zielonym, to obok samotnego schroniska pojawiły się nowe struktury zwierzątek. Jeden z nich to żółw, a drugie to... Kaczka? Na wykrzywionych wieżach za to ponownie ruszyła budowa budynku. I tak jak kiedyś, to Raj Palet. Ciekawe, co tym razem go zniszczy. By the way, pod mostem obie ciężarówki trochę się przemieściły. Zamek na widmowych wzgórzach za to się zawalił, wraz z końcem rocznego sezonu 6. A co za tym idzie, wszystkie skażone tereny zarosły zdrową, zieloną trawą. Na mapie pojawiło się też parę nowych domków przy golfowym gniazdku i karkołom... wystawie, znaczy się. Niebieski samochodzik za to nie blokuje już wejścia do garażu. Najciekawszym z tych mniejszych nowości według mnie jest coś wyglądającego na zegar na pustynnej części mapy. Zobaczymy, czy wskazówki będą się zmieniać. Może odliczę do nowego eventu. A jeśli szukacie jakiejś minigierki, to w podziemiach bazy superbohaterów sezonu 4 pojawiła się nowa gra taneczna, która polega na tańcowaniu na świecącym się bloku. I tak, aż ktoś zdobędzie odpowiednią ilość punktów. Wracając do samotnego schroniska, to pojawił się tam fortepian, który możecie pamiętać z 6 tygodnia zeszłego sezonu. Znajduje się też tutaj partytura i jak według niej zagracie, to puści wam się świąteczna melodyjka. Poza tym, raz na jakiś czas, gdy założymy jakieś malowanie na naszą broń, to nasza postać zacznie się jej przyglądać, tak jak to jest na przykład w CSGO. Jest to animacja losowa i nie można jej zbindować pod przycisk. A jak lecicie samolotem, to jeśli dwa razy naciśniecie przycisk do ostrego skrętu, to zrobicie tak zwaną beczkę. A jeśli spojrzycie się na stanowisko kierowcy, to zobaczycie małą figurkę Pani Misi z ukulele i zdjęcie Pana Pomidorka. A w temacie restauracji, to pan Pudgerek rozwinął swoją restaurację na sklepowej Sedybie, kiedy pan Pomidorek dalej jeździ tym swoim szmelcem. I to w sumie tyle z tych zmian, które mogliście przeoczyć. Dajcie znać, czy czegoś jeszcze mniejszego nie ominąłem. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!
Te trolki komuś przegrały grę komuś, na pewno. Będzie się klepał i nagle go ten